Siemanko, jestem Lucek, to jest GJT, a online zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Właśnie sobie grałem, teraz dostarczałem paczki, mam tam trochę do sprzedania w magazynie rzeczy, ale pojawiła się ciekawa informacja o kolejnym dodatku do GTA Online. I ten dodatek, nie wiem dokładnie jak ma się nazywać, ale ma być to ryzykowne dostarczanie paczki albo jakiegoś ładunku, na przykład pojazdów czy czegoś tam. Pojawiło się zdjęcie w sieci, że tutaj w GTA jest taki fragment tekstu, który świadczy, że w aktualizacji jakiejś tam nowej, czy nawet w dodatku tym takim nice, muszę przyznać, że te boty są coraz lepsze. W tym dodatku takim prezesowym, jak teraz robię, albo w tym motocyklowym, nie wiem, który to będzie dokładnie. No, będzie właśnie możliwość zdobycia takiego ładunku, ale zainkasowanie z tego kasy będzie trudne, czyli będzie trzeba na pewno zainwestować w ten ładunek trochę kasy, ale za to dostaniemy z tytułu wykonania tej misji prawdopodobnie dużo, dużo pieniędzy. I ciekawe, czy to będzie fajna zabawa, no bo przecież na tym nam zależy. Kasa kasą, o cholera! Tylko czy to będzie fajna zabawa? Ja myślę, że tak. Ponoć na początku grudnia. Są takie plotki, to są na razie plotki. W sieci jest zdjęcie właśnie tego tekstu. Postaram się wam je tutaj wkleić na nagranie. No i wygląda to ciekawie. No, ja się tam bardzo cieszę, że GTA Online się rozwija. Teraz my mieliśmy ten fajny dodatek Bikers. Muszę wam przyznać, że no ja tak teraz za dużo nie gram w GTA, więcej gram w Forze niż w GTA, to dlatego, że no Forza jest zupełnie nową grą, a w GTA już naprawdę dużo pograłem. Mam teraz 200 poziom, 229 poziom, to jest jak dla mnie dużo w jakiejkolwiek grze, zwłaszcza, że w GTA tak szybko tych poziomów się nie zdobywa. Ups, o właśnie. Zabił mnie kolejny, no ale teraz będzie mnie zabijał, bo znaczy może mnie zabijać, bo no ja robię sobie misję. Okej, wiecie co, to można chyba łatwo zrobić. No nie, czemu mnie policja goni? Za to, że tamten typ mnie zabił? No co za niesprawiedliwość. Ej, co? A czemu mi się pokazały na mapce dwa śmigłowce? Zobaczcie, że mam niby w tym, ale dziwna sprawa. Dobrze, może już mogę, tak, mogę już mojego buzarda przywołać. Damn, to było dziwne, naprawdę. Muszę jeszcze zlikwidować, w sumie nic nie zlikwidowałem, 3 cele mam do załatwienia. Ale czemu po respawnie zaczęła gonić mnie policja, to nie wiem, przeważnie właśnie jak się zrespawnuje, to już ta policja nie goni. Ech. O cholera, pieprzone drzewo. Okej, jedziemy do następnego, lecimy do następnego celu. Następny cel jest tu. Spróbujmy go zestrzelić. A później sobie dostarczymy jeszcze paki. I cyk, cyk. Bum. Nie pykło. Oni bardzo dobrze strzelają, naprawdę. Ochroniarze VIP-a są okropni wręcz. Śmigłowiec potrafią mi rozwalić przy dwóch nalotach. Jak ja będę tak w nich leciał, to o, dobra, wjeżdżałem na autostradę. Chyba. Gdzie oni? Gdzie oni są? Na autostradzie jadą? To oni? Chyba tak. Może nie? Nie gdzieś tam. Co? O, tutaj, kurde. Już po moim śmigłowcu. Musimy lądować awaryjnie. A może nie, może jeszcze się uda. Ech, dobra, spróbujemy się namierzaniem uratować. Zaraz mój śmigłowiec padnie, to już jest kwestia czasu. Uwaga. Co? Jeju. Dobra, teraz myślę, że go za... Cholera. Teraz myślę, że go załatwię. Chyba jedzie w moją stronę. Spróbuję z mojego Magnuma. Nie, za daleko był, zdecydowanie. Te samochody oczywiście są opancerzowane. Nie, nie, nie. Ej, oni mają jakiegoś auto-aima! Ja pierdzielę, naprawdę za dobrze strzelają.
Ale to dobrze, że jest tak trudno, tylko kurczę, są aż za dobrzy. No kurde! O co? O, pokażę wam fajny trik, ponieważ teraz walczyłem tym Magnumem. Jest taki trik, z tą bronią konkretnie, że możemy wysadzić pojazd, jakikolwiek samochód, no nie jakikolwiek, w sumie taki słabo pancerzony może. Nie, tu mamy ziomę, samochód nieuszkodzony, tylko strzelnie mi headshota, żeby się nie ruszała. Ogólnie najsłabszym punktem w samochodach jest ten punkt tutaj, to miejsce w samochodzie. Jak się tutaj strzela, to samochód może bardzo szybko wybuchnąć, więc z karabinu będzie to dużo, dużo strzałów. No, trochę, nie tak dużo, ale trochę tam było. Natomiast z tego Magnuma to zaledwie dwa strzały. Na radiowozy oczywiście też to działa, tylko trzeba zawsze z tej strony strzelać. Cyk, nie? Już z tej jak strzelę dwa razy, to się nie rozwali. Tylko z tej drugiej. Chyba ta. To jest zawsze, nie? Jak będziecie tam strzelać z karabinu, no to tam trochę więcej strzałów trzeba, wiecie, celnie postrzelać, ale jak się strzela z tego Magnuma, no to zawsze wybucha po dwóch strzałach. To już jest rutyna. A co do innych samochodów, no SUVy mają troszeczkę mocniejszy pancerz. W przypadku ciężarówek to trzeba strzelać w bak. Tam jest taki po boku bak duży i w ten bak strzelamy i wtedy ciężarówka też wybucha dużo, dużo szybciej niż jakbyśmy strzelali na przykład... Wow, co? Z hydry strzela z rakiet? Nice. Co za noob. Jak można z rakiet strzelać z hydry? Rakiety są dla buzarda. Z hydry się strzela z działka, podlatuje się od góry. Zabił się! Nice. No dobra, tu mamy kolejny cel. No zobaczcie sobie, zaraz ich tutaj... Mam nadzieję, że teraz się uda. No szkule, ej, naprawdę są trudni. Zostało mi 3 minuty na załatwienie ich wszystkich. Kiedyś to była najłatwiejsza misja, teraz nie jest. Ugh, zginął. Cholera. Nie no, trzeba wziąć koniecznie buzarda, bo... Nie poradzę sobie samochodem chyba. Buzardem do rakiety, namierzanie i jazda, bo już kurczę, 2 minuty zostały, dawaj tego buzarda cholernego. Nie ma czasu. Cholera, nie ma czasu. Wynocha mi stąd, od mojego buzarda. Dobra, bierzemy szybko, lecimy, nie ma czasu. Kurczę, jeszcze chyba zmniejszyli ten czas. Kiedyś było chyba więcej czasu na zniszczenie tych bossów. Chyba. Dobra, mamy 2 minuty. Kilka... Och, cholera, jeszcze jedna sprawa jest. Tutaj ziomek jest schowany w takim miejscu, że najlepiej to podlecieć z tej strony. Tu i go ze snajpy kropnąć. Tu jest akurat lądowisko. Nie, na nieszczęście goni mnie policja i śmigłowiec będzie łapał cele radiowozy, jako radiowozy, no nie? I nie będzie strzelał do tych, które mnie interesują. Okej, czy uda się mu tu heada wywalić? Powinno. A jak nie, to nie mam czasu na pierdoły. Raz. Dwa. Trzy. 4. No cholera, zgiń tam! Zawsze go ze snajpy ściągałem, a teraz się gdzieś tam schował. O, teraz chyba było blisko niego. Cholera, co za niefart! No, udało mi się go zabić. Nie wiem, jakoś się chyba podpalił czy coś. Lecimy dalej, kurde. Jeszcze 2 cele zostały, 50 sekund. Tu od razu 2 rakiety lecą. Gdzie on tu jest schowany też? Wiem, gdzie on jest. Dobra, to nie będzie takie trudne tutaj zabić, bo on nie jest w żadnym...
No jest taki wyeksponowany, tu powinno się udać. Tylko kurczę, oni znowu też mocno strzelają. Jeszcze cholerne namierzanie, wyłącz to namierzanie. Namierza mi nie ten cel, co trzeba. Dobra, lecimy, ostatni cel, został 22 sekundy. To szaleństwo, wow! Jeszcze pieprzona policja, będzie mi namierzać radiowozy zamiast mojego celu. 13 sekund. Dawaj, dawaj, buzar. 9 sekund! Dawaj, dawaj! Ostatni, no kurde, nie udało się. Dostałbym 22 tysiące dolarów, gdybym ukończył. Ech, co za niefart. Jestem ciekawy tego właśnie nowego dodatku. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza, że jeśli będzie duże ryzyko na ten towar, ciekawe, co to będzie oznaczać, czy duże ryzyko ze względu na graczy, którzy będą nam przeszkadzać, czy duże ryzyko ze względu na to, że jakieś boty mogą nas zaatakować i jak raz nas zabiją, no to tracimy cały towar. Nie mam pojęcia, ale myślę, że razem z ekipą, jak będzie się grać, to się oczywiście to ogarnie i nikt nam nie przeszkodzi w walce. Teraz lecę sobie, czy ja pojadę sobie, bo już mam dosyć tego buzarda. Pojadę sobie do mojego magazynu i sprzedam trochę towaru. Mam tam uzbieranego za 100 tysięcy gdzieś. Mam też trochę rzeczy w moich wytwórniach do sprzedania, także jest co robić. Najpierw pojedziemy do tego magazynu i tutaj będzie chyba jedna ciężarówka do dostarczenia albo jakiś samolot. To się to szybko zrobi i gites. No, ale jeszcze bym chciał zobaczyć sobie właśnie te misje motocyklowe. No bo tutaj mamy takie misje, widzieliście, dla prezesa. To są misje, gdzie musimy kogoś albo załatwić, albo coś gdzieś dostarczyć, odzyskać mienie, coś takiego, no nie? A w misjach tych dla motocyklistów, tam mamy coś innego, czego ja jeszcze nie robiłem, nie wiem, na czym to polega. Tego się nie uruchamia tak z menu tutaj, tylko to się uruchamia z siedziby. Tam jest taki pokój planowania i tam się to włącza. Ja bym chciał to sobie ogarnąć, ale najpierw tutaj mam trochę towaru, tutaj mam bardzo mało, bo to jest mały magazyn. No radyjko, wy... Specjalnie dali to tutaj radyjko, żeby pomylić się z laptopem. No nie mogli dać go na inny stolik czy coś tego radyjka. Nie, mam nawet 112 tysięcy do sprzedania. Całkiem miło. Znowu pojawiły mi się na mapce dwa śmigłowce. O co biega? Zobaczcie, dwa śmigłowce pojawiły mi się na mapie. Nie wiem, czy ja któryś przywołałem sobie Pegasusem, czy jak? Wygląda na to, że tak. No dobra. Bierzemy ciężarówkę i jedziemy. Tak, to raczej nie powinno być trudne. Aha, musimy włączyć Trackify. Jedziemy. Chyba gdzieś poza miastem to będzie. Tak coś czuję. Bo ten punkcik słabo się porusza. 30 minut mamy na dostarczenie tego, ale myślę, że uda nam się gdzieś 5 minut albo 4. Spokojnie, bo to jest tylko jedna ciężarówka, więc to pójdzie szybko. Ona jest fajna, bo ona może tarnować inne pojazdy bardzo łatwo. Ciekawa sprawa z tym Magnumem, co wam pokazywałem, że można wybuchać dwoma pociskami pojazd. Praktycznie każdy, nawet furgonetkę, no poza tymi takimi dużymi towarowymi. SUVy mają troszeczkę mocniejszy pancerz niż takie zwykłe samochody. I nie mówię tu o w ogóle żadnym ulepszonym samochodzie, bo jeśli samochód jest ulepszony, taki jak na przykład mój i ma ten pancerz ulepszony znacznie, no to dwa strzały nie wystarczą, żeby rozwalić. Ja mówię tu o takich trafikach, które sobie tutaj jeżdżą, nie? No to o to mi chodzi. A takie pojazdy opancerzone, już takie graczy, no to ciężko będzie rozwalić dwoma strzałami. Ale na pewno więcej się mu uszkodzeń zada, niż jakbyśmy mieli strzelać w inną część samochodu. Jak jesteśmy z lewej strony auta, to od razu celować w przerwę między drzwiami, tutaj trzeba zjechać, przerwę między drzwiami a tylnym błotnikiem i tam to jest taki weak spot tak zwany, który słabe miejsce, które rozwala samochody. No widzieliście, z karabinu kilka strzałów, z pistoletu dwa to też kilka. Zaraz zobaczymy jeszcze inne pojazdy, bo tutaj jest parking i sobie potestujemy to rozwalanie.
120 tysięcy, bo jeszcze kilku graczy było w sesji, dlatego dostałem więcej niż wart był ten ładunek. Jeśli mielibyśmy strzelać inną bronią, nawet shotgunem, shotgun ma troszeczkę rozrzut. Niby te obrażenia są naprawdę duże, ten jest taki celniejszy, nie? Niby te obrażenia są duże, ale widzicie, że rozrzut jest na tyle spory, że nie da się rozwalić samochodu jakby jednym strzałem. No, mimo że ten Magnum, zobaczcie, nie? Tutaj Magnum ma takie obrażenia. Ja mówię na tą Magnum, ale to jest po prostu ciężki rewolwer, wiecie o co chodzi. Tak, a tutaj shotgun ma takie, tylko że Magnum ma takie obrażenia na jeden strzał. No i tak się zastanawiam, czy snajperką uda nam się rozwalić samochód strzelając mu w bak za jednym strzałem. Futo, stój! No, spróbujmy. Świetny cel! Nie wcelowałem go ani razu, ale tu mamy stojące auto. Cholera, no! Jeszcze ta policja. Oho! Oberwali za swoje. I fajnie, że zginąłem, to już mam ich z głowy. Powinienem mieć. No dobra. Najchętniej to bym sobie poszedł na parking. Patrzcie, tutaj chyba w tej ciężarówce jest gdzieś bug. Nie wiem, zaraz zobaczymy, bo ziomka wysiadła sobie. O, a na przykład snajperka to ma już takie hardkorowe uszkodzenia. I też bym musiał dwa celne strzały oddać. W przypadku Magnuma jest podobnie. No dobra, spróbujmy teraz na tym aucie. Nie, też rozwala dwoma strzałami. Snajperka ma już takie obrażenia, ta szczególnie duża, że nie ma bata, no musi rozwalić za dwoma strzałami. Magnum ma troszeczkę mniejsze, nawet sporo mniejsze bym powiedział. Tak, i ma mniejszą celność, mniejszy zasięg. No ale jako taka broń, którą możemy strzelać bez przycelowania w samochód i rozwalić go dwoma strzałami, to jest świetna sprawa. Tu mamy jeszcze parking, pokażę wam, że za każdym... O, widzieliście? Wystarczy wcelować. Teraz miałem taką sytuację, że właśnie miałem rewolwer ze sobą i jakiś przeciwnik gonił mojego ziomka z teamu, z drużyny, z ekipy i... Dosłownie taki strzał chybi trafił, nie celowałem jakoś specjalnie i go od razu rozwaliłem. Myślałem, co się stało, czy jak ja go rozwaliłem? Tak potem szukam tego miejsca w aucie takiego słabego i patrzę, kurczę, rzeczywiście Magnum rozwala dwoma strzałami i to za każdym razem. Tu był taki większy samochód, widzieliście, że też rozwalił bez problemu. To ma słaby pancerz, więc tutaj na pewno bez problemu. Z tego karabinu, ten karabin mocny, nie ma mocnych aż takich obrażeń. Który ma takie najmocniejsze? Ten ma takie najmocniejsze. Ten ma słabiej z celnością, ale trzeba się trochę nastrzelać. I tam z 8 strzałów musiałem oddać albo nawet więcej, żeby go zabiło. Magnum jest taki, kurczę, on nawet na śmigłowce jest dobry. W śmigłowce wiecie jaki jest trik, jak rozwalić najszybciej śmigłowiec. Trzeba mu strzelać w tylne śmigiełko. Dwa strzały też wystarczają, widzicie, ja go już tam rozwaliłem, zaraz spadnie. Dwa strzały też wystarczą z czegokolwiek, żeby rozwalić tylne śmigiełko i śmigłowiec od razu spada. Nie trzeba wyciągać za każdym razem wyrzutni rakiet. Taki mały tip ode mnie. Dobra, to sobie zrobiliśmy. Zostałem jeszcze jeden magazyn został mi do dostarczenia. No jak ktoś dobrze strzela, to kurczę, może te pojazdy naprawdę rozwalać tym Magnumem, to jest zabójcza broń. Jak ktoś dobrze strzela, mówiłem, jak ktoś dobrze strzela. What? Cholerne autostrady, nikt chyba nie lubi przebiegać przez te cholerne autostrady, no. Zawsze się tu się rozwala. Najchętniej to bym zrobił tu korek, aha, z tej strony go nie rozwalę, spoko. Biorę moją dubstę i jadę do kolejnego magazynu dostarczyć. Ja ciekawe właśnie, czy będę mógł sprzedać towar, jeśli oni mają wyłączoną jakąś misję. Chyba powinienem móc. Jest bardzo mało graczy w sesji.
nikt mi raczej nie będzie też przeszkadzał specjalnie. 150, uwaga, no mogę. Wygląda na to, że mogę. Za 159 tysięcy mogę sprzedać ten towar. Prawdopodobnie dostanę gdzieś koło 165, coś takiego. Coś mi tutaj... Okej. Muszę, o fucking shit, muszę... Samolotem, dwa samoloty są w tym rzecz, że ma... Są dwa cholerne samoloty. Nie wiem, czy mi się uda w tym czasie dostarczyć te ładunki, bo mamy 20 dostaw aż łącznie. Nie, kiedyś mi się udało na styk tymi samolotami dolecieć. Nie jest to łatwa sprawa. To znaczy, latanie dla mnie to nie jest problem. Problem jest z tym, że te samoloty są strasznie, strasznie wolne. I bardzo, bardzo ciężko zrealizować ten cel na czas. Ale myślę, że ja taki pro gamer z prawdziwego zdarzenia, ze świetnym aimem, dam sobie radę z takim problemem. Tutaj jest jasna lotnicho. Czy ops, nie w tym miejscu dokładnie. Ej, zobaczcie, jaką ta dubsta, jaki ma fajny silnik, taki naprawdę ładnie wykonany. Nie wiem, czy uda mi się takie zbliżenie zrobić teraz z drugą kamerą, a nie chce mi się, ale kurczę, ładnie to wygląda, bardzo. O nie, patrzcie, tam śmigłowiec leciał, ale leci w drugą stronę, bo oni mają teraz swoją misję, ten niebieski jakiś team. I działają sobie tam, mam nadzieję, że uda mi się to jakoś wykonać. Skoczymy sobie, a co? Chociaż teraz jak jestem VIP-em, to ta brama mi się by otworzyła. Ale mam dubstę, zobaczcie jak pięknie. Ekstra. Te cholerne samoloty, one są naprawdę wolne. Mogliby jakieś odrzutowce dać zamiast tych kubanów głupich. Ech, kuźwa. Ale dam radę sobie. O cholera, chyba mam przerąbane. Właśnie leci na mnie hydra. A przed hydrą się raczej nie uchronię. No już, chociaż nie, gdzieś tam zawraca ta hydra, ale będzie problem i tak. Tutaj jest buzard. Mam nadzieję, że oni mnie w ogóle nie widzą. Skoro oni mają swoją misję, to raczej mnie nie widzą. A jako dostawcy. Ale podejrzewam, że misję zaraz skończą, a wtedy hydra mnie na bank rozpierdzieli. I nawet nie będę mógł się im jak odwdzięczyć. Nie będę miał się im jak odwdzięczyć, dlatego że nie mam nikogo z ekipy teraz. Jeden ziomek tutaj zginął śmigłowcem, to jeden problem mniej, ale hydra ciągle gdzieś tam lata. Tych dostaw mam bardzo dużo. No, to jest tylko 100 tam ileś tysięcy, to nie jest dużo kasy, gdybym miał 2 miliony. Nawet jak mi rozwalą te ładunki, to się przecież nic nie stanie. Jakbym miał 2 miliony, to by był trochę problem i żal. Ale to jest GTA, no takie rzeczy się tutaj zdarzają. Nawet jakby mnie rozwalili, to nie ma stresu. Kasę dostanę tylko za dostarczenie wszystkich ładunków. Za dostarczenie połowy nic. Z drugiej strony też dziwna sprawa, bo no tej kasy nie ma tutaj dużo. Nie zarobiłem jej aż tak dużo, żeby były aż dwa kubany i 20 tych ładunków do dostarczania. Tyle ładunków dostarcza się wtedy, kiedy ma się ze 2 miliony nagromadzone w magazynie, a nie tak mało jak w tym wypadku. Ech, ale trudno. Dopiero dwie dostawy, a jest 20 i mam jeszcze jeden samolot do ogarnięcia. Tu jest punkt niedaleko, muszę tam podlecieć, bo następne są oddalone już znacznie. Na ten samolot mam tylko 10 punktów, no i oczywiście na ten drugi jest też 10 punktów. Kiedyś miałem taką sytuację, że przy lądowaniu kubanem wysiadłem z niego, znaczy wyskoczyłem gdzieś tam przed lotniskiem. I wylądowałem sobie spadochronem, fajnie, a ten kuban, który leciał, spadł na tego mojego tutaj i rozwalił mi ładunek przez to. Już kurde, co za niefart był. Miałem chyba z 600 tysięcy wtedy uzbierane. No masakra. Myślałem, że się w prącie zamienię. Ostatni punkt, i tak myślę, że niewiele tych graczy zostało, 3 graczy na sesji. O kurde. Nie no, pojedziemy sobie jeszcze, czy polecimy? Nie no, tym samolotem nie polecę. I sprawdzimy sobie tę misję, pokażę wam. O, 400, wow, bogaty już jestem nawet.
463 tysiące mam. Czy jeszcze mam coś w gotówce? To jest, nie mogę teraz zobaczyć. To jest raczej moje konto bankowe. Nie, w gotówce nic nie mam. Także prawie 500 000 mam dosyć tego Kubana już. Na razie. Idź psuć zdrowie komuś innemu. Misje, o których wam mówiłem, są tutaj. To są te. Tu. I jest ich tu kilka. Dwie są aktualnie. Muszę... Co jest? Nie mogę wziąć... Chyba muszę mieć kilku ludzi do tego, bo one są... O nie... Co jest? Chyba muszę mieć kogoś w klubie, jakichś pomocników, żeby móc je razem wykonać, bo sam chyba nie można samemu. No to są te plakaty tutaj. Się wchodzi jakoś, nie wiem, czy muszę mieć rzeczywiście jakichś pomocników, czy coś. Czy to się zbugowało po prostu teraz. Albo jest za mało osób w sesji, nie mam pojęcia, ale teraz jakoś z jakichś powodów nie można tego robić. Jeszcze zobaczę, jak te misje wyglądają, bo ich ani razu nie robiłem. Tak naprawdę w tej aktualizacji odkryłem je dopiero niedawno. Ale można je robić, można i no jestem ciekawy, jak one będą wyglądały. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.